Jakie pożegnanie na oficjalnym profilu publikuje księżna Kate? Co nagle ujawniono? Jako komentarz powiem, że w mediach społecznościowych pojawiła się nowa relacja na profilu księżnej Kate i księcia Williama. Ogłosili pożegnanie oto szczegóły. Kilka miesięcy temu świat przeżył szok, gdy w przestrzeni medialnej pojawiło się oświadczenie księżnej Kate, w którym żona księcia Williama zabrała głos po spekulacjach. Które w tamtym czasie przybierały na sile odnośnie jej zniknięcia z życia publicznego. Middleton przekazała za pośrednictwem stacji telewizyjnej BBC, że choruje na nowotwór. W styczniu przeszłam poważną operację jamy brzusznej w Londynie, i wtedy sądzono, że mój stan nie jest nowotworowy. Operacja zakończyła się sukcesem, jednak badania przeprowadzone po operacji wykazały obecność nowotworu. Dlatego mój zespół medyczny zalecił mi poddanie się chemioterapii zapobiegawczej, której leczenie jest obecnie na wczesnym etapie. Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby prywatnie zająć się tą sprawą dla dobra naszej młodej rodziny. Rekonwalescencja po poważnej operacji zabrała mi trochę czasu, aby móc rozpocząć leczenie, wyznała. Kate, pożegnanie w sieci. W sobotę w mediach społecznościowych pojawiła się nowa relacja na profilu księcia Williama i księżnej Kate na Instagramie. Przyszła królowa Wielkiej Brytanii napisała: Niesamowita kariera na Wimbledonie dobiegła końca. Powinieneś być bardzo dumny, małpka Andy Murray. W imieniu nas wszystkich dziękujemy. Middleton zwróciła się do legendarnego tenisisty Andiego Mareja, który nie wystąpi już w swojej karierze na Wimbledonie. Uznany sportowiec w ostatnim czasie zmaga się z problemami ze zdrowiem. Jego ostatni mecz w słynnym turnieju został odwołany z powodu dolegliwości zdrowotnych Emira Ducanu, partnerki Muraj A w grze. Księżna wyraziła wdzięczność i podziw dla osiągnięć tenisisty. To smutne dla Anglików wieści. Żona Księcia Williama o swoim zdrowiu. Kilka tygodni temu tuż przed trupem de Kaler księżna Kate wydała nowe oświadczenie po długim okresie milczenia. Żona Księcia Williama podziękowała za okazane wsparcie i ciepłe słowa. Middleton przekazała wówczas, że jest w trakcie leczenia, miewa lepsze i gorsze dni. Wyznała także, że bardzo się cieszy, że weźmie udział w urodzinach króla Karola. Było to pierwsze oficjalne wydarzenie z jej udziałem w tym roku. Moje leczenie trwa i potrwa jeszcze kilka miesięcy. W dni, kiedy czuję się wystarczająco dobrze, z radością angażuję się w życie szkolne, spędzam czas na rzeczach, które dodają mi energii i pozytywnego nastawienia, a także zaczynam trochę pracować w domu. Z niecierpliwością czekam na udział w paradzie z okazji urodzin króla, przekazała. Dziękuję że jesteś, koniecznie subskrybuj kanał, trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.